Wspomniałeś też o tym, że w dzisiejszych czasach czasami wrzuci się coś na Instagram i tak dalej i już wystawiamy się na hejt. No właśnie, ostatnio dużo zamieszania zrobiło nagranie twojego gitarzysty. Jak ty w ogóle czujesz się z tym, że takie prywatne rzeczy no, wyciekają do mediów jednak i do internetu? Wiesz, wyciekają, on sam to wrzuca. Mnie się to podoba średnio, a czasem uważam, że jest to żałosne. Natomiast wiesz, no tak... W taki sposób. Dobrze to spuentował mój kolega Janek Korniluk w Białymstoku. Opowiem o tej sytuacji. Podchodzi do niego kolega i mówi: ty widziałeś, jak tam się z Colin bawi na tym backstage'u? A on mówi: a jak się ma bawić? Ma zaszczany za stodołą leżeć w gumofilcach, tak jak ty. Wiesz, ludzie się tak bawią i na Ibisie, i w Monte Carlo. A tutaj po prostu ludzie lubią komentować. Średnio mi się podoba, natomiast nie uważam, żeby to było coś takiego, co by ludzi przerażało. Czyli myślisz, że za granicą jest jednak większa tolerancja na tego typu zachowania? Wiesz co, tolerancja jest fajnie, jak jesteśmy otwarci na nowe, fajne rzeczy. Natomiast jak jesteśmy otwarci na głupotę, no to ja też się czasem łapię za głowę i myślę, że tak samo jest z tymi nagraniami Luxona. Luxon jest na pewno szaleńcem gitarowym, skandalistą. Akceptuję to, no. Może inaczej. Przeraża mnie to, natomiast jak przegnie pałę, to go najwyżej wyrzucę i tyle. Okay. Ty jako tata dwójki dzieci, rozumiem, że już na przykład uważasz na to, co wrzucasz do internetu lub co pokazujesz. Staram się, ja nie wiem, na ile to będzie możliwe, żeby dzieci przed tym uchronić. Ja wykonuję zawód niecodzienny, to jest muzyka, pasja, show, tu jest, otaczam się różnymi ludźmi. Ja nie mam wąskiego grona fanów, są ludzie starsi, młodsi, mądrzejsi, czasem szaleńcy. I nie na wszystko mam wpływ, natomiast ważne jest to, przynajmniej ja tak ze swojego domu wynosiłem i mam nadzieję, że moja cała rodzina też będzie umiała oddzielić dobro od zła i rzeczy, które są fajne od tych gorszych. Mi niejednokrotnie też wiesz, badam to wszystko, uczę się tego wszystkiego. A wiesz, a nie jestem prezesem banku, że muszę chodzić w garniturze i ludzie wiedzą, jak się wszyscy bawimy. Cóż ja mogę powiedzieć? Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem. Tak podchodzę do tego.